Przypadkowo zbieramy się dzisiaj pod gmachem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tym dniu, gdzie za chwilę premier Rzeczypospolitej Polskiej będzie przedstawiał swoje exposé i swoją wizję na najbliższe lata, na najbliższe rządy. My w dniu dzisiejszym, jako inicjatorzy projektu ustawodawczego Stop Przedawnieniu dla Pedofilii i Gwałcicieli, zgłaszamy swoistego rodzaju apel, swoistego rodzaju prośbę do klubów parlamentarnych Rzeczypospolitej Polskiej o poparcie tego projektu, aby ten projekt stał się pierwszym projektem siódmej kadencji Sejmu RP, projektem priorytetowym, aby w dobie XXI wieku, aby w dobie demokracji wreszcie posłowie doszli do własnych świadomych wniosków, że te przestępstwa określone w rozdziale 25 kodeksu karnego, żeby się nie przedawniały, żeby każda ofiara, każdy pokrzywdzony mógł dochodzić swoich praw wtedy, kiedy będzie na to gotowy. Dzisiaj z nami są również, oprócz autorów, osoby, które poparły ten projekt. Jest z nami środowisko młodzieżowe Odnowa, są z nami przedstawiciele Federacji Młodych Socjaldemokratów, są z nami przedstawicielki Partii Kobiet, jest z nami pani Agata Baraniecka-Kłos, ofiara pokrzywdzona, która dzisiaj już nie może w dobie obecnie obowiązujących przepisów dochodzić swoich praw. Zanim oddam głos naszym przedstawicielom, przeczytam państwu pismo, które łącznie z tym projektem zostanie w dniu dzisiejszym złożone na biura poselskie Sejmu RP. Pismo dotyczące zmian ustawodawczych w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział 25 kodeksu karnego. Do wiadomości. Biuro Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Biuro Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Biuro Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota. Biuro Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Biuro Klubu Parlamentarnego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Biuro Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska. Szanowni panowie posłowie i szanowne panie posłanki, w dniu dzisiejszym, niniejszym pismem przekazujemy państwu naszą propozycję zmian ustawodawczych w zakresie przestępstw dotyczących wolności seksualnej i obyczajności uregulowanych w ustawie Kodeks Karny, polegających na wyeliminowaniu okresu przedawnienia dla przestępstw wskazanych w rozdziale 25 Kodeksu Karnego. Wierzymy, że kolejna kadencja Sejmu RP potraktuje niniejszy projekt jako projekt priorytetowy i uniemożliwi przestępcom seksualnym dalsze unikanie kary ze względu na przedawnienie tych przestępstw, co ma miejsce w obecnym stanie prawnym. Przekazany przez nas państwu projekt zmian ustawodawczych wymaga jeszcze szeregu konsultacji oraz wymaga dostosowania jego ram do wymagań formalnych dla tego typu projektów. Jednak argumenty i konkluzje podniesione przez nas w projekcie zasługują na uwzględnienie przez państwa w całości i jak najszybsze znowelizowanie przepisów prawa, tak aby ofiary tych przestępstw mogły dochodzić swoich praw wtedy, kiedy będą na to gotowe, co nie jest możliwe obecnie. Jako inicjatorzy zmian w prawie karnym będziemy wdzięczni za poinformowanie nas, ilu posłów z państwa partii politycznej, klubu, podpisało się pod proponowanymi zmianami prawnymi. Chcielibyśmy za 30 dni odebrać od państwa po jednym egzemplarzu projektu wraz z podpisami posłów, którzy popierają podniesione przez nas kwestie natury prawnej i zmiany, jakie proponujemy do kodeksu karnego. Niniejszy projekt został skierowany do wszystkich klubów parlamentarnych na Sejm RP w ilości adekwatnej do uzyskanej liczby mandatów poselskich przez poszczególne partie polityczne kluby. Po odbiór egzemplarzy podpisanych przez państwa projektów chcielibyśmy się zgłosić w dniu 19 grudnia 2011 roku do państwa biur poselskich mieszczących się na terenie Sejmu RP w godzinach pracy Sejmu RP. Zanim oddam głos, jeszcze jedna taka sprawa. W dniu dzisiejszym, dosłownie nie tak dawno temu, dostałem informację od sekretarza klubu Ruch Palikota Artura Dębskiego, że on już dzisiaj popiera ten projekt i w najbliższych tygodniach również Ruch Palikota wypowie się w tej sprawie. A kończąc, z danych statystycznych, których obecnie nie ma, ze spraw związanych z pedofilią, chociażby dobrze nam znany Dworzec Centralny, gdzie jest skupisko pedofilii tak naprawdę, od wielu lat się z tym nic nie robi. Jak to wygląda, jeżeli dane statystyczne, które ukazują się w internecie, szacują, że co 2-3 sekundy w Polsce ofiarą pedofilów, przestępstw seksualnych jest dziecko. Wierzymy, że ta kadencja, ci posłowie, te panie posłanki powiedzą dość i te przepisy nie będą podlegać przedawnieniu. A teraz oddam głos pani Agacie. Jestem typową ofiarą pedofila, ofiarą, która otworzyła się po wielu, wielu latach i tak naprawdę stanęłam w sytuacji takiej, że prawo mnie nie chroni. Zgodnie z prawem moja sprawa się przedawniła. Dlatego między innymi chcemy coś zrobić i ja chcę coś zrobić. Co mogłam zrobić w swojej sprawie, kiedy dostałam zawiadomienie o tym, że moja sprawa została przedawniona? Mogłam tylko powiadomić
powiadomić wszystkie osoby o tym, co mnie spotkało. Szczególnie, że ten człowiek, który mnie to robił, nie byłam jego jedyną ofiarą. Dowiedziałam się, że są inne ofiary. Wtedy również zawiadomiłam prokuraturę i wtedy zawisł baner na oknie mieszkania, w którym te dramatyczne rzeczy się odbywały. Co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że jest to aspekt prawny, który tutaj będziemy próbowali rozwiązać. Mam nadzieję, tak jak mówi pan Michał, że panowie posłowie i panie posłanki zajmą się tym tematem, bo temat jest naprawdę ważny, ciężki i zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudny. Natomiast ważny jest również aspekt społeczny, czyli ludzi, którzy, tak jak w przypadku pedofila, który skrzywdził mnie i inne ofiary, on to robił z drugą ofiarą na podwórku, gdzie widzieli to inni ludzie. I ci ludzie nie zareagowali, więc to jest ten aspekt społeczny. I kolejna rzecz. Konieczna jest pomoc takim osobom jak ja. Taka osoba nie może pozostać sama. Ona wymaga po prostu pomocy od innych, pomocy od osób najbliższych, pomocy i prawnej, i merytorycznej, i psychologicznej, i medycznej. Najgorsze jest to, że ja na dzień dzisiejszy stałam się z ofiary osobą, która została oskarżona i jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie. Jeszcze partii przedstawicielce Partii Kobiet, która również popiera ten projekt. Partia Kobiet popiera ten projekt, bo dla nas to, że takie przestępstwa się przedawniają, jest zupełnie niezrozumiałe i nielogiczne, bo z relacji wielu ofiar wynika to, że tak naprawdę te przestępstwa pozostawiają w ofiarach niezatarty ślad. Ta strata, to przestępstwo cały czas jakby w nich tkwi i tak naprawdę to, czego one doświadczyły, w nich się nie przedawnia, więc dlaczego nie mogą dochodzić swoich praw po tym czasie, kiedy chcą już o tym mówić i mogą o tym mówić. Oprócz tego jestem tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć wszystkim ofiarom, że to, jeśli ktoś wam mówi, że to jest wasza wina, że zachowujecie się prowokacyjnie, dlatego was gwałcą, że ktoś was molestuje, dlatego że zachowujecie się tak, a nie inaczej, to jest bzdura, że Partia Kobiet jest z kobietami i chcemy wam powiedzieć, żebyście głośno o tym mówiły, co się dzieje, żebyście się nie bały, że tak jak pani Agata miała odwagę powiedzieć o tym po tylu latach, żebyście mówiły o tym, bo to może uratować też inne kobiety i to może dać też odwagę innym osobom do tego, żeby o tym mówić. I oczywiście my będziemy bardzo mocno naciskać na kluby, żeby poparły ten wniosek i żeby jak najszybciej Sejm się nim zajął.